Mamy blisko, ślad nie ma w mediach. W sumie to dobrze, bo to pasi do komedii Central. Cena jest cienka, pęka mi pod butem, bo nikt nie sięga w głąb, chyba że grubi fiutem. Każdy się tu dziś czuje jak gwiazdor, każdy się przekonuje. Zbędzko, właśnie każdy z łatwo składa klocki. Na pewno jest specem od autopromocji. Zobacz jak się wozi PMA, zobacz kim wychodzi na melanż. Jest to turniej o Puchar Burmistrza Wołomina Street Basket 2011. Gra 29 drużyn po 3 zawodników plus 1 rezerwowy. Gramy od godziny 13. Jest to akcja ogólnie społeczna, niezarobkowa. Dopisz się szybko do newslettera, większość to są drużyny Wołomin, powiat wołomiński, okolice Wołomina. Mamy też drużynę z Mińska Mazowieckiego, z Gocławia, z Grodziska, z Sokołowa Podlaskiego. Tu mamy akurat mieszaną drużynę. Jesteśmy z Józefowa, z Mińska Mazowieckiego i z Warszawy. Które macie miejsce w grupie? Na razie mamy drugie miejsce i wychodzimy z grupy i będziemy walczyć dalej. No, sytuacja bardzo dobrze, wygraliśmy, wychodzimy z grupy, jest super. Także przegraliśmy tylko jeden mecz. Z tymi żółtymi? Tak, niestety, ale odgryziemy się na nich. To znaczy dobrze zorganizowany turniej się wydaje. Oprawa jest bardzo dobra. I co ważne, że są cztery kosze. Znamy się już od kilku lat i już braliśmy udział w bardzo dużej ilości turniej. Ostatnio w Łodzi nawet byliśmy, zajęliśmy trzecie miejsce. W tej chwili pewnie drugie zajmiemy w grupie C. Wygraliśmy 2, przegraliśmy 1 mecz. Co pani sądzi na temat turnieju? Bardzo fajny turniej, fajnie zorganizowany, dużo ludzi. A jaką funkcję pani pełni dzisiaj tutaj? Kibica drużyny ProBasket. Jak pani ich ocenia i grę? Bardzo zacięta! Trzeba było obejrzeć ostatni ich mecz. Kłócili się z sędzią, słyszałem. No sędzia był trochę stronniczy. A to różnie, Zagościniec, Kobyłka, Duczki i Wołomin. Także jesteśmy z okolicy, a gramy ze sobą od 15 lat, wtorki, piątki, także trochę jesteśmy zgrani. Ile pan punktów zdobył? Połowę punktów drużyny. Tak. Nie no, 1/3, rzucamy porówno, jesteśmy na walce ze połową drużyną. A które my jesteście w grupie? Jeszcze walczymy o drugie. Chyba jesteśmy najstarsi, w związku z tym nazywamy się 44, chociaż organizator napisał 40,4, ale to tylko dlatego, że jesteśmy powyżej 40. A jak wygracie następny mecz, teraz to zajmiecie drugie miejsce i wyjdziecie z grupy? Zabisz mi wodę z mózgu. Te same twarze ciągle widzę w klipach, zmieniają się tylko gospodarze przy tych typach. Już nie kojarzę, czy ja to jest płyta i beat. Na świecie gospodarze mówią mi, jest beat. Wczoraj miasta miały styl, a teraz czuję się jakby była znowu tu wspólna scena. Szczytna idea, ci młodzi chłopcy wchodzą na szczyt w dużych plecach, jak cyrkowcy. Kto z kim, kto gdzie, chcesz wiedzieć jak to się robi, dowiesz się. Skąd pomysł? Mój mąż od dzieciństwa trenuje koszykówkę pod... Jego trenerem był jeden z tutaj dzisiejszych sędziów, pan Zbigniew Kulma, który pomógł nam w organizacji tego turnieju. W zimę robiliśmy WLK, to było kilka weekendów na hali gra, a w tej chwili jest to jednodniowa impreza streetballowa. Gramy od kilkunastu lat i teraz przyjechaliśmy tu, bo się dowiedzieliśmy, że jest taka możliwość. Wyszliśmy z grupy i mamy zamiar wszystkim dowalić. Na którym miejscu? Na pierwszym. No ogólnie to jesteśmy z Tarchomina, z Białęki. Z Warszawy. Turniej jest całkiem w porządku, chociaż niestety piłki są troszeczkę nieodpowiednie. Tak jest. I kosze, które nam przeszkadzają, ale całokształt bardzo fajnie to wygląda. Organizacja jest bardzo w porządku. Materiał jest gorący, lepiej się przygotuj na porażający trailer. Dzisiaj go! Właśnie to te oddolne inicjatywy, te oddolne pomysły, jak widać, są najbardziej efektowne i efektywne naprawdę. Więc jako burmistrz Wołomina oczywiście będę wspierał i popierał. Kibicujemy tym panom tutaj, tu siedzą. Siedzą i odpoczywają, bo wygrają dzisiejszy turniej. Kiedyś graliśmy w Wołomińskiej Lidze Koszykówki, no i gdzieś tam reaktywowaliśmy ten skład i sobie gramy dla przyjemności. Gramy już
5 lat w tym składzie, albo i więcej, nie pamiętam. A czemu ta nazwa? Wiesz co, stąd ta nazwa, staw pisany przez U, to znaczy po angielsku gruchot, rupieć i skokowy od stawu skokowego, taka gra słów. 28 drużyn zgłosiło, wiesz? 29 chyba. 29 nawet, tak, tak, tak. Bardzo tak. Zainteresowani, więc ja myślę, że... Tak, już odmawialiśmy. Kolejne zawody będą... No ja w tej chwili mogę. Ciekawe, kto wygra. No najlepszy na pewno. Nie. No bardzo wyrównane wszystkie mecze, tak. Głównie jednym punktem, trzema, jest naprawdę dużo drużyn i mecze są bardzo ciekawe i wyrównane. No i powiem szczerze, że jest bardzo fajnie zrobiony ten turniej, z dużym rozmachem. Razem z kumplami nagrywacie na jamniku track. To coś o życiu, w sumie wiecie wszystko o tym. Dorośli by oddali wszystko za te parę złotych. My jesteśmy z Warszawy, z Pragi Północ. Gracie na co dzień w kosza, czy to jest tylko, jak to wygląda u was? Co dzień, klubowo, no zdarza się. Myślę, że turniej zorganizowany bardzo fajnie jest. Troszeczkę piłki nie domagają, aczkolwiek... No właśnie, kilka osób się skarżyło na piłki. Co z tymi piłkami jest nie tak? Myślę, że takie troszeczkę balonowe są nowe i ciężko się nimi gra właśnie przez to. No ogólnie jest bardzo fajnie. No. Dlaczego akurat koszykówka? Jest fajna rywalizacja, współzawodnictwo, fizyczny kontakt na tyle, ile można. Jest ciekawe i taka kreatywna bardzo gra. Wy nie oddacie tej wolności za papier, tycie się codzienności, to i tu tak samo jest grane. Kto się sprzedaje, ten się wita końcem, a ty sprawdziwy zostajesz, dopóki wchodzą wątek. Gracie pierwszy koncert, okej, to spory test, choć wyglądacie groźnie, was pożera stres. Zawsze nie mylisz tak, jak zresztą każdy z publiczny. Fest z piaski, co byś teraz luźnić, w życiu tak nie ma tego złego, w życiu jakby na ból. Tylko tych ludzi pod sceną, to nie rusza ni chuj. W sumie nie wiecie dlaczego, więc publika to kicha, ale się wcieram. Bardzo prosimy pan burmistrza naszego kochanego, aby na wakacje otworzył nam boiska wieczorami, bo wszystkie są pozamykane na kłódki i nie mamy gdzie grać. Musimy przez płoty skakać. Więc ja jestem jak najbardziej za, żeby więcej takich turniejów było i żeby były rozgłośnione, żeby dużo osób mogło. Ja na przykład nie wiedziałabym o tym turnieju, gdyby nie koleżanka i dzięki niej się dowiedziałam, tak? I uważam, że powinno być takich turniejów dużo. Może, ej, gdy wkładam supry albo ery rewolucyjne, czuję się jakby wyszło słońce po burzy. Czy jestem próżny? Pewnie trochę tak, bo lubię dobre ciuchy i rap. Jednym ze sponsorów jest firma Catering Mariusz, polecamy. Jak widać po stołach jedzenie smakuje uczestnikom, niewiele co zostało. Dodatkowo król Julian, niedoszły burmistrz Wołomina, zasponsorował taki oto kosz dla zwycięzcy konkursu MVP. Mamy więc, choć nas nie ma w mediach, w sumie to dobrze, bo to pasi do Comedy Central. Cena jest cienka, pęka mi pod butem, bo nikt nie sięga słów, chyba że grubi ciutem. Każdy się tu dziś czuje jak gwiazdor, każdy się przekonuje. Zbierasz na boisko. Łatwo składać kloszki, na pewno jest specem od autopromocji. Zobacz jak się wozi w PMA, zobacz z kim wychodzi na melanż. No jakie wrażenia po zwycięstwie? Bardzo fajne, akurat w tym roku jestem tutaj pierwszy raz, w ostatnich turniejach było troszeczkę ciężej. W tym powiem szczerze, to był najtrudniejszy konkurs sadów. Miałem coraz dużo lepszą konkurencję, przede wszystkim ten kolega, który uczestniczył ze mną w finale, był naprawdę bardzo dobry i szacunek dla niego. Mam nadzieję, że za rok jeszcze raz tutaj się zobaczymy, pozdro. Okej, pokaż jeszcze co potrafisz.